Cześć, kanał 365 dni o piłce. Zamykamy 23 serię gier PKBP Ekstraklasy. Na koniec tej serii Radomiak przegrał 0-1 z Zagłębiem Lubin. Zapraszam na materiał. Zanim jednak omówię to spotkanie, zachęcam do przycisku subskrybuj na dole pod materiałem, a także łapki w górze pod tym filmem. Wydaje mi się, że Zagłębie naprawdę zagrało kawał dobrej piłki. Mega solidny mecz w wykonaniu podopiecznych Waldemara Fornalika. Widać w tej drużynie naprawdę niezły postęp. Patrząc na przykład na wszystkie mecze w tej rundzie, owszem, zdarzyło się potknięcie z Piastem, ale generalnie te wyniki, przede wszystkim styl gry, napawa optymizmem. Kontra Radomiak, drużynę wydawałoby się nieskazitelną w tym roku, no bo przecież zero porażek po stronie Radomiaka w 2023. Pierwsza, aczkolwiek całkowicie zasłużona. Przede wszystkim drużyna Zagłębia była bardzo dobrze ustawiona, skonsolidowana. Te akcje były płynne, składne, dużo z akcji na jeden kontakt. To może imponować, no i to generalnie, umówmy się, jest rzadkość w polskiej lidze. Natomiast też zgadzały się przestrzenie. Uważam, że świetnie ustawiony był zespół Zagłębia. Mało przestrzeni między formacjami. To był problem Radomiaka, bo ewidentnie ta drużyna nie miała gdzie się rozpędzić. Piłkarze na wskroś ofensywni jak Kajarga, którzy lubią szukać luki między przestrzeniami, mieli w tym meczu problem. Mało było piłek na Leandro Rocze, coś co imponowało w tym meczu z Lechią Gdańsk, kiedy to Rocza strzelił dwie bramki, dzisiaj tak naprawdę bezproduktywny, poza jednym strzałem niecelnym obok słupka Zagłębia Lubin. Z drugiej strony goście naprawdę nieźle grali w piłkę. Znów pochwalę tą formację takich, powiedziałbym, fałszywych dwóch napastników, czyli oczywiście Kurminowski ustawiony jako najbardziej wysunięty piłkarz plus Pieńko. Niby dziesiątka, ale piłkarz, który bardzo często wchodził jako ta dziewiątka. Widać, że Filip Starzyński jest zły, bo często wchodzi z ławki, nie jest pierwszym wyborem u Fornalika, natomiast cały czas wyniki byłego selekcjonera Polski go absolutnie bronią. Mam wrażenie, że Radomiak podszedł zbyt luźno do tego spotkania, to znaczy jakby nie bał się Zagłębia, bo rzeczywiście większość pojedynków tracił, większość piłek była niecelna. Często miałem wrażenie, że no gdzieś tam piłkarze Radomiaka nie do końca są w 100% zaangażowani do swoich akcji. No widać było przede wszystkim po tych drugich zbieranych piłkach, kiedy najczęściej piłkarze Zagłębia szli jak w ogień. Mowa tu o przede wszystkim drugiej linii, czyli Poletanowicz, bardzo dobre zawody, harował jak wół ten piłkarz w środku pola, Łukasz Łakomy, no to jest właściwie co tydzień forma top i tylko czekać, aż po tego chłopaka sięgnie jakiś mocny klub z Ligi Top 5, także naprawdę solidne gratulacje pod drużyną Zagłębia. Fajny gol Bohara, jedyny w tym meczu, natomiast mimo to, że wynik to jest 1-0 no dla gości, to wydaje mi się, że nikt oglądając to spotkanie nudzić się nie miał prawa. Rzut okiem na tabelę, tak to wygląda po całej kolejce. Jak widzimy, Radomiak to jest pozycja 8, Zagłębie natomiast 11 miejsce. No nie chcę rzucać tez, że już się wypisali z tej walki o utrzymanie. 6 punktów nad tą czerwoną strefą, natomiast patrząc po grze, po stylu, po kadrze, po wynikach i też trochę życzeniowo, bo nie ukrywam, że zawsze nota drużyna miedziowych była gdzieś bliska memu sercu, wydaje mi się, że mogą awansować dość szybko do tej nawet szóstki, siódemki i kto wie, może powalczyć o europejskie puchary. Dzięki, moje spojrzenie na spotkania Radomiak za głębie, zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału, a także do przycisku lubię to pod filmem i do zobaczenia w kolejnych materiałach.